Państwa, Kacper Kita, to jest kolejny odcinek naszego programu Bliski Wschód bez tajemnic, a ze mną jest jak zwykle kolega. Michał Nowak, dzień dobry Państwu. Obaj jesteśmy, jak Państwo zapewne wiedzą, redaktorami portalu Nowy Ład, nlat.pl. A dziś porozmawiamy o niedawnym spotkaniu w Soczi między przywódcami Rosji i Turcji, Władimirem Putinem i Recepem Tayyipem Erdoanem. Kolejnym już spotkaniem, ale pierwszym po pewnej przerwie, pierwszym zresztą spotkaniem Putina po tym, jak przechodził kwarantannę, po tym, jak w jego otoczeniu było wiele zarażeń koronawirusem. Spotkanie zastanawiająco krótkie, bo trwające ledwie niecałe 3 godziny, poprzednie spotkania trwały nawet 6 albo więcej godzin. No i tutaj mamy 2 wytłumaczenia, albo panowie już się tak dobrze dogadują, że już właściwie nie potrzebują wiele czasu, żeby sobie kwestie wyjaśniać, ale albo właśnie po prostu wyrazili swoje opinie i uznali, że się do swoich stanowisk nie przekonają. Tym podstawową kością niezgody wydaje się być Syria, konkretnie kwestia prowincji Idlib. Michale, jako specjalista od spraw Syrii, powiedz proszę krótko naszym widzom, dlaczego Turcja i Rosja, które współpracują ze sobą na tylu różnych polach, w kwestii syryjskiej są jednak skonfliktowane. Jakie są Twoim zdaniem szanse na to, że jakieś porozumienie między sobą wypracują? No bo przecież parę tygodni wcześniej u tego samego Władimira Putina w Rosji był prezydent Syrii Bashar al-Assad, a wcześniej mieliśmy też informację, że w Bagdadzie spotkali się szefowie wywiadów tureckiego i syryjskiego, więc czy idziemy w stronę Twoim zdaniem jakiegoś porozumienia w sprawie sytuacji w Syrii, w którym Turcja i Rosja miałyby jakoś jakiś model wspólnie wypracować? Znaczy musielibyśmy uszeregować trochę wątków, które poruszyłeś. Już tak na samym początku powiem o tej izolacji Władimira Putina, to ona rozpoczęła się właśnie po spotkaniu z Basharem al-Assadem, więc Władimir Putin najpierw rozmawiał z Basharem al-Assadem, a bezpośrednio później ze względu na tą izolację z Recepem Erdoanem, więc z dwoma kluczowymi przywódcami, jeżeli chodzi właśnie o Syrię, z jednej strony syryjskim prezydentem, z drugiej prezydentem Turcji, który ma wymierny wpływ na sytuację w Syrii. Natomiast jeżeli chodzi o tą współpracę pomiędzy Rosją a Turcją, czy ona może zaistnieć, bo takie było Twoje pytanie, no to ta współpraca co do zasady istnieje i co do zasady Rosjanie z Turcją w bardzo wielu rejonach, na bardzo wielu polach współpracują w Syrii, począwszy od wspólnych patroli rosyjsko-tureckich na obszarze kontrolowanym z jednej strony przez Rosję, z drugiej Amerykanów i Kurdów, bo to są te rejony północno-wschodniej Syrii, no to na części tych rejonów spornych pomiędzy Syrią czy też Rożawą, a Turcją, do których Turcja rości swoje prawa, aby wejść tam zbrojnie i wyrzucić z tego rejonu Kurdów z YPG, których oni sami traktują jako terrorystów powiązanych z partią pracujących Kurdystanu. Więc na tych obszarach Syrii Północno-Wschodniej odbywają się wspólne patrole wojsk rosyjsko-tureckich, które one odbywają się ze względu na porozumienie osiągnięte około 2 lat wcześniej, jeżeli się nie mylę. Porozumienie to było efektem trwającej wcześniej ofensywy tureckiej na Syrię Północno-Wschodnią, która została zablokowana przez interwencję wojsk rosyjskich i syryjskich, i aby nie zostawiać Recepa Erdoana z niczym, utworzono te wspólne patrole wojskowe, które regularnie objeżdżają część Syrii Północno-Wschodniej, tych obszarów spornych przede wszystkim. Więc na tym polu już mamy współpracę. Druga współpraca dotyczy prowincji Idlib i to jest dużo, dużo istotniejsze, bo rzeczywiście spekulowało się, a zresztą na 99% jest to fakt, że Władimir Putin i Recep Erdoğan znaczną część swojej rozmowy poświęcili sytuacji w prowincji Idlib, bo to ona jest kluczowa dla całej Syrii i ona jest kluczowa dla relacji rosyjsko-tureckich w regionie
Bliskiego Wschodu. Więc również w prowincji Idlib, gdzie w marcu 2020 roku zakończyła się ostatnia ofensywa rosyjsko-syryjska, zablokowana w pewien sposób przez interwencję turecką i na mocy porozumienia osiągniętego wtedy w Moskwie, właśnie przez Recep Erdoğana i Władimira Putina, w prowincji Idlib również miało dojść do utworzenia wspólnych patroli wojskowych. Te patrole miałyby przemierzać autostradę M4 łączącą miasto Latakia z Aleppo, czy część odcinek, który jeszcze jest kontrolowany przez ugrupowania dżihadystyczne stacjonujące w Idlib, nad którymi parasol ochronny rozpościerają Turcy. I rzeczywiście kilkukrotnie do tych patroli doszło, natomiast prawie na pewno nigdy nie przejechały one pełnego dystansu. To jest, zazwyczaj były one blokowane właśnie przez tych dżihadystów, którzy albo umieszczali jakieś blokady, albo atakowali te patrole, albo zmuszały cywili, żeby zablokowały te patrole. Więc co do zasady, współpraca w Idlib pomiędzy stroną rosyjską i turecką istnieje, natomiast jej wykonanie jest Co do wykonania można mieć wiele pretensji z jednej, jak i z drugiej strony, przede wszystkim ze strony rosyjskiej. Wracając do tematu Idlib, to tak jak powiedziałem, był to prawie na pewno temat rozmów pomiędzy Erdoğanem i Putinem. I co do zasady, w marcu 2020 roku, tak jak powiedziałem, zakończyła się ostatnia faza operacji Świt Idlib syryjskiej armii, w trakcie której syryjska armia przejęła kontrolę nad znaczną częścią kontrolowanych uprzednio przez rebeliantów, czy też dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham i szeregu innych dżihadystycznych ugrupowań rejonów, głównie południa prowincji Idlib i zachodu prowincji Aleppo. Te obszary zostały wyzwolone przez syryjską armię, tam weszła armia syryjska, rosyjska żandarmeria. W chwili obecnej powracają na te obszary już cywile. Natomiast reszta prowincji Idlib, a więc te obszary leżące na północ od samego miasta, a nawet część obszarów leżące na południe, zwłaszcza rejon wokół autostrady M4, o której wspomniałem wcześniej, jak i obszary leżące na południe od tej autostrady, około 12 kilometrów, rejon gór Al-Zawiya, te obszary są nadal kontrolowane przez dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham i oni są chronieni przez armię turecką, która utworzyła na tym obszarze kilkadziesiąt posterunków wojskowych, które blokują możliwość przeprowadzenia tam ofensywy armii syryjskiej. W każdym razie bezpośrednio przed tym spotkaniem przez kilka tygodni trwały intensywne naloty rosyjskiego lotnictwa, ich było około 150, więc pojawiały się już spekulacje. Sam dość mocno spekulowałem, że może to wskazywać na to, że niedługo dojdzie do wznowienia ofensywy syryjskiej armii i bezpośrednią przyczyną, która stała za takimi spekulacjami, było też to wspomniane przeze mnie wcześniej spotkanie Assad-Putin. Jeżeli panowie się spotkali, to zapewne rozmawiali również o prowincji Idlib, a związek tego spotkania właśnie z rosyjskimi nalotami już dawał możliwości do spekulacji co do wznowienia ofensywy. Więc przed spotkaniem niemal wszyscy spodziewali się tego, przed spotkaniem Putina z Erdoğanem niemal wszyscy spodziewali się tego, że będzie to podstawowy temat ich rozmowy. Zakładając, że tak było, no bo żadne komunikaty ze strony rosyjskiej ani tureckiej do nas nie dotarły, poza jednym podstawowym, a mianowicie takim, że obie strony zgodziły się co do tego, że należy wypełnić zobowiązania porozumienia z Moskwy z marca 2020 roku. I to jest bardzo istotne, bo te porozumienia nie zostały do dzisiaj wypełnione przez stronę turecką. Zgodnie z tym porozumieniem strona turecka, która przejęła kontrolę nad tymi obszarami kontrolowanymi przez dżihadystów, a strona rosyjska nad tymi kontrolowanymi przez stronę syryjską, i obie strony miały zapewnić to, że nie będzie dochodziło do żadnych incydentów, do wzajemnych ostrzałów, aktów agresji, interwencji wzajemnych i tak dalej, no to o ile strona rosyjska dopuszczała to, że Syryjczycy atakowali z użyciem artylerii czy też rakiet pozycji dżihadystów, to Turcy nagminnie łamali porozumienia, bo nigdy nie próbowali, nawet zresztą prawdopodobnie nie są w stanie
kontrolować w sposób zupełny tych dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham, no bo oni są organizacją mocno niezależną i też nie do końca chcą być w pełni kontrolowani przez Turcję. Natomiast to, co jest istotne, zgodnie z tym porozumieniem, to raz, że obie strony miały zachować status quo i miały nie dopuszczać do wzajemnych ostrzałów, to nie zostało zrealizowane. Natomiast to, co było dużo istotniejsze, to jest to, że Turcja zobowiązała się do utworzenia bezpiecznego odcinka, do otworzenia tego odcinka autostrady M4 na całym jej odcinku długości biegnącym przez zajmowanych przez dżihadystów prowincję Idlib. Mało tego, oni zobowiązali się do tego, że na północ i na południe w promieniu 6 kilometrów nie będą pojawiać się żadne oddziały dżihadystów i będą tam stacjonować tylko tureccy żołnierze, ewentualnie rosyjska żandarmeria na ich zaproszenie, i autostrada ta zostanie otworzona dla ruchu cywilnego. Do dzisiaj, od marca 2020 roku, nie została ona otworzona i Turcja nie podjęła próby rozprawienia się z tymi dżihadystycznymi ugrupowaniami. Więc dla Rosjan byłby to pretekst do rozpoczęcia ofensywy zbrojnej i do po prostu realizacji realizacji warunków tego porozumienia metodą faktów dokonanych. Po prostu obszary te zostałyby zajęte przez armię syryjską, w związku z tym nie byłoby tam dżihadystów, w związku z tym warunki porozumienia zostałyby zrealizowane. Pokrętna logika, ale już niejednokrotnie Rosjanie dokładnie taką logikę stosowali w ramach poprzednich porozumień, bo takich porozumień było wcześniej więcej, kiedy Turcy nie wywiązywali się z tego, że mieli w jakiś sposób okiełznać tych dżihadystów, powiedzmy, i wtedy, w związku z tym, że tego nie robili, armia syryjska wznawiała ofensywę. Więc z takim bagażem rozpoczynały się te rozmowy i teraz możemy tylko spekulować. Spekulacje są takie z dosyć wiarygodnych źródeł, ale przypomnę, że to tylko spekulacje, bo nie mamy żadnych konkretnych komunikatów, że panowie doszli jednak do porozumienia i Recep Erdoğan zgodzi się na z jednej strony wycofanie części kontyngentu tureckiego z Syrii w zamian za to, że Rosjanie zrealizują memorandum z 2019 roku dotyczące obszarów wokół Tal Rifat i Manbij. To są dwa miasta leżące na zachód od Eufratu, ale bezpośrednio blisko Eufratu, zajmowane w chwili obecnej przez kurdyjskie bojówki z IPG, z jednej strony, a z drugiej przez rosyjską żandarmerię i syryjskie wojska. Turcy domagają się tego, aby te kurdyjskie milicje złożyły broń i wycofały się z tych rejonów. I to jest ich jedyny warunek, bo inaczej deklarują, że są gotowi wznowić swoją ofensywę przeciwko Kurdom i wejść na te obszary zbrojnie. Co prawda jest to mało prawdopodobne z uwagi na to, że stacjonują tam rosyjskie wojska, natomiast rzeczywiście takie oskarżenia czy takie straszaki, powiedzmy, ze strony tureckiej mają miejsce. Więc spekulacje są takie, że Turcy wycofają się częściowo z obszarów wokół autostrady M4 i pozostawią ten obszar wolny od swoich wojsk, a więc domyślnie armia rosyjska z syryjską będą mogły przeprowadzić tam ofensywę, a Turcy nie będą się w to w żaden sposób mieszać, dopóki nie przekroczą oni jakiejś ustalonej czerwonej linii. W zamian za to Rosjanie i Syryjczycy zmuszą Kurdów do wycofania się z Manbij i Tal Rifat. I to są warunki, które rzekomo miały być wynegocjowane. Pytanie, na ile jest to realne i na ile Rosjanie i Syryjczycy mają przełożenie teraz na Kurdów i jak bardzo są w stanie wymusić na nich to, aby złożyli broń i wycofali się na wschód, na wschodnią stronę Eufratu. Wydaje mi się, że jest to realne, natomiast wcześniej Rosjanie nie mieli takich wpływów na Kurdów, ale pamiętajmy też o tym, że już nie ma tam Amerykanów z Manbij. Amerykanie wycofali się za kadencji Trumpa i nie zdążyli już tam powrócić, bo do ich baz weszli Rosjanie i Syryjczycy, więc to oni rozgrywają dzisiaj wszystkie karty i mogą próbować zmusić Kurdów do opuszczenia tych rejonów. Natomiast tak jak powiedziałem, to są czyste spekulacje. Czy tak się stanie, zobaczymy w przeciągu najbliższych kilku dni, bo w chwili obecnej również naloty rosyjskiego lotnictwa zostały zastopowane. Lotnictwo rosyjskie jest uziemione, nie bombarduje pozycji dżihadystów w Idlib, co robiło bezpośrednio przed spotkaniem Putina z Erdoğanem. Na dwa dni przed tym spotkaniem te naloty zostały wstrzymane i do chwili obecnej, do kiedy my nagrywamy dla Państwa tą rozmowę, nie zostały one wznowione.
Więc to są, tak jak powiedziałem, tylko spekulacje. Jak będzie wyglądała rzeczywistość, przekonamy się w ciągu najbliższych kilku dni. Natomiast wydaje mi się, że to może być całkiem realne. Drugą realną koncepcją, równie realną, jest to, że zostanie zachowany pełen status quo, a panowie wynegocjowali coś zupełnie innego w zamian za to, że właśnie status quo zostanie utrzymane. Przed tym spotkaniem prezydentów Turcji i Rosji mieliśmy też zgromadzenie ogólne ONZ, na którym prezydent Turcji Erdoğan kolejny raz zdystansował się od Rosji, starając się tutaj jednak utrzymywać pewien dystans między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Wspomniał między innymi, że Turcja cały czas nie uznaje aneksji Krymu, uważa Krym za część Ukrainy. Nawet stwierdził, że Turcja nie uznaje też wyborów do Dumy, ponieważ zostały one przeprowadzone również na Krymie, który Turcja uważa za część Ukrainy. No i w czasie tego szczytu ONZ Erdoğan wbrew być może swoim oczekiwaniom, nie spotkał się z Joe Bidenem. Widzimy, że prezydent USA cały czas może jeszcze w miarę nowy prezydent USA trzyma dystans wobec Turcji, wobec czego Turcy potwierdzają, że kupią kolejny pakiet rakiet S-400 rosyjskich, a właśnie od wycofania się Turcji, państwa członkowskiego NATO od 1952 roku ze współpracy wojskowej z Rosją, Amerykanie cały czas uzależniają zbliżenie, powrót do tych starych dobrych relacji właśnie z Turcją. Michale, jak ty na to patrzysz? Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, co do nas docierało z tego spotkania, które miało miejsce w ubiegłą środę, to informacje co do rozszerzenia współpracy wojskowej pomiędzy Rosją a Turcją. Z jednej strony pojawiają się komunikaty, że Turcja już podpisała umowę na zakup kolejnej transzy systemu S-400, co jest solą w oku dla Amerykanów, bo przypomnijmy, że z jednej strony Turcja została w związku z zakupem systemów S-400 objęta sankcjami, a z drugiej strony została usunięta z programu myśliwców F-35, co dla Turcji było dość sporym ciosem. Ponadto spekuluje się o tym, że Turcja jest zainteresowana zakupem od Rosji okrętów podwodnych i innych okrętów wojskowych. Wprost mówiło się o tym, że Rosja będzie budować w Turcji kolejne reaktory atomowe. Mówiło się też o współpracy co do budowy silników rakietowych dla samolotów. No i mówili też obaj panowie o pogłębionej współpracy na polu wyścigu kosmicznego. Więc mamy rzeczywiście tą próbę balansowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, która w chwili obecnej wydaje się znowu wydaje się, że Turcja przechodzi bardziej na stronę rosyjską po nieudanych jednak próbach zmiany swojej pozycji w Stanach Zjednoczonych. No bo przypomnijmy, że jeszcze kilka tygodni temu Turcy dość otwarcie próbowali sondować Stany Zjednoczone, bo z jednej strony mieliśmy współpracę w Afganistanie, gdzie tureccy żołnierze zabezpieczali lotnisko w Kabulu w trakcie ewakuacji, gdzie wprost mówili o tym, że oni byliby gotowi tam pozostać. No oczywiście to nie spotkało się z aprobatą ze strony talibów, ale dla Stanów Zjednoczonych to był czytelny komunikat dotyczący chęci współpracy militarnej, wojskowej i powrotu Turcji do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto przecież Turcja sprzedała swoje doskonałe drony TB2 z jednej strony Ukrainie, a z drugiej strony nam, Polsce, a więc dwóm państwom, które są rywalami, przeciwnikami Rosji i sojusznikami Stanów Zjednoczonych. No ale tak jak powiedział Kacper, nie spotkało się to chyba z dość dużą uwagą Stanów Zjednoczonych, bo w trakcie szczytu ONZ Recep Erdoğan nie zdołał spotkać się z Joe Bidenem, nie zdołał zrobić sobie z nim zdjęcia, co z pewnością chciałby wykorzystać na polu propagandowym wewnętrznie, więc moim zdaniem, mając na uwadze to, że mimo jego
prawdopodobnie szczerych wysiłków. Nie udało mu się skłonić Stanów Zjednoczonych do ustępstw czy do współpracy, no to on ponownie idzie w dobrze znanym sobie kierunku rosyjskim, mając być może świadomość tego, że prezydent jego przyjaciel Wołodia go nie zdradzi, albo może zdradzi go, ale w trochę mniej boleśnie, więc na chwilę obecną opłacają się ta współpraca wojskowa. Zastanawiające jest to, czy jeżeli oczywiście te spekulacje, które, te komunikaty, bo to są komunikaty z Turcji, które do nas docierają, że Ankara jest zainteresowana między innymi zakupem okrętów wojennych w Rosji, na ile to będzie, jak na to będą patrzeć sami wojskowi. Przypomnę, że kilka dni temu 5 wysokich rangą generałów tureckich złożyło wnioski o przyspieszoną emeryturę, więc mówi się dość poważnie o tym, że w tureckim wojsku panuje pewien kryzys, który związany jest właśnie z drogami, które objętymi, wytyczonymi przez Recep'a Erdoğana. Więc prawdopodobnie może być tak, że tureckie wojsko nie będzie do końca zadowolone z tych dróg, którymi chce podążać Recep Erdoğan, i zamiast iść w kierunku tym, który zawsze obiecywał jakiejś samowystarczalności, to znowu próbuje uzależniać Turcję w jakiś sposób od Rosji i kupować obcy sprzęt wojskowy, jeżeli potencjalnie w przyszłości mógłby rozważyć budowę go w samej Turcji. No ale mówię, tak jak powiedziałem, nie szczególnie zadziwia mnie to, że wobec sytuacji takiej, i że jest on odrzucany wprost przez Joe Bidena, no to nie mając szczególnego wyboru, orbituje w chwili obecnej wokół Rosji. Natomiast też bardzo istotną kwestią jest to, dlaczego twoim zdaniem, Kacper, tak się dzieje? Dlaczego Recep Erdoğan jest czy, i po pierwsze, czy rzeczywiście jest on prorosyjski? Jeżeli tak, to dlaczego? I czy te jego działania na polu polityki międzynarodowej to jest rzeczywiście jakaś próba balansowania i na ile ona jest skuteczna twoim zdaniem? Tak, no w tym konkretnym wypadku wydaje mi się, że Erdoğan stara się skusić Putina tym, że podejmy, że jak powiedziałeś, jest z nim gotów podjąć współpracę na iluś płaszczyznach, po prostu kupić rosyjski sprzęt wojskowy czy inny w zamian za jakieś ustępstwa prawdopodobnie w sprawie Idlib. A tak ogólnie, no to Erdoğan od samego początku, przez całą swoją karierę jest politykiem jak na standardy tureckie, otwartym na współpracę z Rosją, dlatego że Erdoğan całą swoją karierę no neguje ten prozachodni kurs, którym szła Turcja, najogólniej mówiąc, od Atatürka. Erdoğan jeszcze jako burmistrz Stambułu w latach 90., był burmistrzem w latach 94-98. No na przykład sławił się tym, że nawiązał wtedy, że już wtedy nawiązywał współpracę z rosyjskimi firmami, zarządzając największym tureckim miastem, co wcześniej jednak rzadziej się zdarzało. No i później jako premier, czy teraz prezydent, też jest stosunkowo otwarty na współpracę z Rosją, po prostu dlatego, że Erdoğan chce, żeby hegemonia polityczna Stanów Zjednoczonych i hegemonia kulturowa Zachodu, kulturowo-cywilizacyjna się zakończyła, ponieważ uważa ją za coś złego, za coś szkodliwego zarówno dla pozycji Turcji jako państwa narodowego, jak i dla świata islamu, jak i dla przetrwania tego tradycyjnego modelu cywilizacyjnego, który jest Erdoğanowi bliski w samej Turcji. Co prawda Erdoğan nigdy z Amerykanami sam nie wprost nie zerwał i próbował mieć w miarę dobre relacje, próbował zawsze balansować od samego początku, no jak został premierem, no to była chociażby kwestia inwazji w Iraku, w której to Erdoğan tak rozegrał, że parlament przegłosował, że Turcja jednak tam się nie pomoże Amerykanom, ale to prawda Erdoğan, że to nie ja, to parlament, ale jakieś tam wsparcie w końcu Amerykanom dał i tak dalej. No i tak z każdym kolejnym prezydentem Erdoğan starał się trochę korzyści wyciągać, nie zrywać całkowicie, ale jednocześnie się dystansować i po prostu rozwijać relacje z innymi państwami
z innymi państwami, które po prostu będą tę hegemonię amerykańską podminowywać, w tym z Rosją, która jest z tureckiego punktu widzenia, to jest charakterystyczne. Turcja i Iran Rosja i Iran to są dwaj sąsiedzi tureccy, których Turcja nigdy sobie nie podporządkowała jedynie, tak? I z tego punktu widzenia Erdoğan wydaje się patrzy na te dwa państwa jak na państwa, które są jednak dla niego jakimś poważnym punktem odniesienia, jako szanuje je, trochę się ich obawia, no i stara się w związku z tym, co widzimy, wbrew wielu popularniejszym przed nim prądom w polityce tureckiej, jednak z Iranem i z Rosją współpracować. No, z Rosją i z Iranem łączy go oczywiście niechęć do Ameryki, z Iranem również iluś islamistów tureckich, takich jak Erdoğan, patrzy oczywiście z sympatią na sam system teokratyczny, który jest w Iranie, mimo tego, że tutaj oczywiście jest ta różnica, że Turcy są sunnitami, a Irańczycy szyitami. W każdym razie no, wydaje się, że po tych prawie już 20 latach rządów Erdoğana Amerykanie już mają po prostu dość tego jego balansowania, mają już dość tego, żeby Erdoğan jednocześnie był członkiem NATO i czerpał z tego benefity i współpracował sobie wojskowo-politycznie z Rosjanami, ale też chociażby z Iranem. No, Erdoğan się bardzo stara, bardzo się starał na przestrzeni lat, żeby właśnie jednocześnie utrzymywać w miarę przyzwoite stosunki z Iranem, nawet jeżeli byli skonfliktowani w sprawie Syrii czy w innych kwestiach, a jednocześnie chociażby z Trumpem współpracować. Wydaje się, że amerykańska klasa polityczna już po prostu ma tego dość i teraz żąda Erdoğana, żeby się jakoś określił. No a Erdoğan oczywiście nie jest gotowy na to, żeby pójść za daleko w ustępstwach wobec Amerykanów, no bo nie zerwie całkowicie współpracy z Rosjanami. Rosjanie go trzymają, Rosjanie są potrzebni do tego, żeby cokolwiek ugrał w Syrii. Więc no cóż, będzie utrzymywanie tego będzie trudne dla Erdoğana. No cóż, to jest zawsze ryzyko grania na wielu fortepianach, tak, że z nikim, że jest to po prostu wymagające i wymaga to jednoczesnego utrzymywania przyzwoitych relacji z każdym z dużych ośrodków, co od Erdoğana wymaga wielu kompromisów, no bo jednocześnie stara się to pogodzić z podbijaniem swojej popularności wewnętrznej, z kreowaniem swojego wizerunku jako, prawda, przywódcy ummy muzułmańskiej, którym chciałby być, no co chociażby jest problemem w kwestii stosunków z Chinami, tak, no bo Chiny są znane z tego, że prześladują Ujgurów, w związku z czym no, nie są koniecznie popularne wśród wielu muzułmanów, a Turcja jest bazą dla mniejszości, największą na świecie bazą dla mniejszości ujgurskiej. No i tutaj też Erdoğan musi to balansować. W dodatku Erdoğan ma przed sobą za półtorej roku wybory, w których będzie próbował się utrzymać u władzy. Jego popularność jest stosunkowo niska po 20 latach rządów. No ale to są wszystko wątki, do których będziemy na pewno wracać w kolejnych rozmowach. Dokładnie tak, a za dzisiaj dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapili Państwo kolejnych nagrań z tego cyklu oraz innych ciekawych rozmów, które mogą Państwo znaleźć na naszym kanale. Zachęcamy również do polubienia tego nagrania, do komentowania, do sugerowania nam tematów, które moglibyśmy poruszać w tym cyklu. Na wszelkie Państwa sugestie jesteśmy bardzo otwarci i zachęcam również Państwa do zajrzenia w sekcję pod tym nagraniem, gdzie znajdą Państwo odnośniki do wsparcia naszej działalności i za każde wsparcie, szczególnie finansowe, z serca dziękujemy. Działamy dla Państwa i dzięki Państwa wsparciu. Podpisuję się pod słuchami Michała. Również zachęcam do lajkowania, subskrybowania naszych materiałów, do lektury naszych tekstów na naszym portalu nlat.pl i do zachęcania do podsuwania nam tematów, rozmów, gości, z którymi moglibyśmy porozmawiać, a także do wsparcia finansowego, które jest niezbędne do nagrywania dla Państwa kolejnych wartościowych materiałów. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję, do usłyszenia.